Cześć, z tej strony Marek z Trybu Solo. Dziś chciałem Wam pokazać grę Łąka. Jest to gra wydana przez wydawnictwo Rebel. Dziękuję za przesłanie jej do recenzji. Jest to gra polska, co jest miłą odmianą po tym, że najczęściej pokazuję Wam gry zagranicznych autorów. Autorem tej gry jest, tutaj mam napisane na okładce, Klemens Kalicki, autor gry Domek, która też była wydana przez Rebel jakiś czas temu. Jest to, tak na oko wydaje mi się, odpowiedź Rebela na takie gry jak Everdell czy Na Skrzydłach, czyli ładnie wyglądające gry, które możemy zagrać zarówno z trochę, powiedzmy, starszymi dzieciakami, jak również z naszymi, nie wiem, rodzicami, dziadkami i tak naprawdę zagrać może w nie każdy. Ładnie wydana gra z niezbyt skomplikowanymi zasadami, ale jednak rozgrywką, przy której trzeba troszeczkę pokombinować. No i tak jak mówiłem, na pudełku, według pudełka gra jest od 10 roku życia, zajmuje około godziny, półtora rozegrania partii. Ma też oczywiście tryb solo. W trybie solo gramy przeciwko automie, która nazywa się tutaj Włóczyki, więc nie tylko zbieramy sobie punkty, ale też możemy po prostu przegrać, jeśli będziemy mieli mniej punktów niż nasz przeciwnik. Możecie sobie zobaczyć, jak gra wygląda z tyłu. Mamy planszę, mamy tutaj takie ognisko, różne karty. Jak możecie się domyślić po tytule i również po okładce, gra jest grą o łące. Czyli tak naprawdę w grze jesteśmy sobie osobami, które spacerują sobie właśnie po tytułowej łące, czy w jakichś tam terenach takich w naturze. Oglądamy różne rośliny, oglądamy różne ptaki, podróżujemy w różne miejsca, jakby znajdujemy różne fajne tereny, różne skarby na tych naszych podróżach możemy również znaleźć, czy może bardziej pamiątki, nie skarby, no bo nie mamy tutaj skrzyni ze skarbami. Więc gra jest grą o, można powiedzieć, kolekcjonowaniu kart, zdobywaniu kart, które zapunktują nam jak najbardziej, jak najwięcej i dzięki temu wygramy grę. Pierwsze wrażenie jest takie, że, no tak jak mówiłem, gra jest ładnie wykonana. Według instrukcji zawiera 184 karty. Karty tych wszystkich zwierzaków, roślinek, drzewek i tak dalej były ręcznie rysowane jako akwarele i przeniesione na karty, więc ilustracje są naprawdę bardzo ładne. Pasują bardzo do takiego właśnie klimatu podróży, wycieczki i spędzania czasu na łonie natury. Także prezencja jest bardzo fajna. Jak się gra, no to już okaże się, kiedy faktycznie sobie zagram. Na razie zrobimy sobie unboxing. Kiedy zagram, no to zobaczę co jak, aczkolwiek czytałem instrukcję i gra wydaje się właśnie bardzo, bardzo zachęcająca, bardzo taka relaksująca, w której sobie oglądamy właśnie różne zwierzaki, rośliny i tak dalej, zbieramy je sobie na naszym jakby obszarze gracza. Mamy ognisko, więc możemy sobie... No właśnie, to też idealna gra na lockdown, gdzie tak naprawdę to chodzenie i wychodzenie jest czasami utrudnione i też nie zawsze mamy opcję, żeby gdzieś tam wychodzić poza dom, a tak przynajmniej możemy sobie rozłożyć tą łąkę u nas na stole, włączyć sobie jakąś fajną muzykę z jakimiś odgłosami natury i faktycznie możemy się poczuć tak, jakbyśmy chcieli się, tak byśmy się przenieśli gdzieś tam na prawdziwą łąkę i wśród tych kwiatów i roślinek podróżowali sobie i zwiedzali. Jedna rzecz jeszcze mnie rozbawiła, w instrukcji napisane, że pierwszym graczem zostaje osoba, którą ostatnio rządziła pszczoła. No, akurat rozbawiło mnie dlatego, że gdzieś tam właśnie w zeszłym roku byłem pogryziony przez jakieś pszczoły gdzieś tam na wsi, więc jak widać gra jest skierowana do mnie. Zajrzyjmy sobie do środka, pokażę Wam jak wyglądają karty, jak wyglądają elementy gry. Poglądamy sobie głównie, myślę, karty, no bo one wizualnie stanowią największą, są najbardziej atrakcyjne z tego zestawu. Także zapraszam na unboxing i zobaczmy co jest w środku. Tak prezentuje się pudełko od Łąki. Autorem jest Klemens Kalicki, autorką grafik jest Karolina Kijak. Jak widzicie, okładka jest bardzo zachęcająca i bardzo klimatyczna. Tu jest tył pudełka. Tak to mniej więcej wygląda. 1 do 4 graczy, 10 lat plus i 60 do 90 minut. Także otwórzmy sobie pudło i zobaczmy, co jest w środku. Bo wiem, że jest tutaj oprócz samych kart mamy i plansze, i różne tekturowe elementy. Fajne podajniki na karty. Także zaraz sobie to obejrzymy. A więc tak. Tutaj mamy instrukcję, ale to mnie zmyliło. Przez chwilę myślałem, że tutaj coś jest dodatkowo, jakieś warstwy. Instrukcja nie jest aż taka obszerna. Ma kilkanaście stron wprawdzie, ale jest tutaj bardzo dużo przykładów. Te wszystkie rzeczy na tym takim bardziej brązowym tle w ramkach to są przykłady, jak grać, jak wszystko robić. Także instrukcja jest bardzo, bardzo zrozumiała. Na końcu mamy tutaj opisany koniec gry, punktacja, wariant jednoosobowy, także są dwie dodatkowe właściwie strony, gdzie gramy z przeciwnikiem, włóczykiem, automą, czyli nie gramy na punkty, ale mamy przeciwnika, którego możemy pokonać albo i nie. Tu mamy indeks kart. Wow, no to jest fajna sprawa. To super w ogóle, popatrzcie. Wszystkie karty są opisane, czyli jest podana nazwa czy zwierzaka, czy danej rośliny. Jest też informacja, co to dokładnie jest. Na przykład żaba trawna, zdarza się, że żaby z tego gatunku zmieniają płeć. Różne takie ciekawostki. O, ale to super. Plus jeszcze mamy informację, miejsce i data obserwacji. Czyli gdybyśmy faktycznie sobie po zagraniu w Łąkę gdzieś poszli na spacer, to możemy sobie coś tutaj pozaznaczać, albo ewentualnie nawet w grze, na przykład ja grając solo, mógłbym sobie zaznaczyć, którego dnia udało mi się trafić na którą kartę. Ale super, tu widać masę pracy w to włożonej, naprawdę w grafiki, to teraz zobaczymy w rysunki, a taki indeks to jest super sprawa. Ile tego jest w ogóle? Masa. No to powiem, że to super. Dzięki temu też na kartach nie ma tego całego tekstu. Jak się chciałoby nie te wszystkie informacje na kartach umieścić, no to by było już za dużo. A tak mamy indeks, możemy sobie co znaleźć, to co chcemy. Co tu mamy? Informacje, jak złożyć te podajniki na karty. To może odłożę na bok. Zaraz zobaczymy co i jak. I tutaj mamy, co my tu mamy? Karty, znaczy karty, plansze, ognisk. I te plansze są dwie, dlatego że w zależności w ile osób gramy, taką planszę sobie rozkładamy. Tu mamy wariant dla jednego gracza, dla dwóch graczy i tak dalej, dla trzech i dla czterech. No to też dla mnie miło, że jest dedykowana plansza dla jednego gracza. Tutaj rozkładamy sobie cele, które możemy zdobyć. I tu widzicie, w zależności od tego ilu jest graczy, liczba tych elementów wokół ogniska się zwiększa. I co? Tutaj są te podajniki na karty, gdzie te karty sobie potem wkładamy i sobie wyciągamy, rozkładamy je na planszy. Podajniki takie są 4, bo mamy 4 talie kart, każda związana z jakby kierunkiem geograficznym, północ, południe, wschód, zachód. Super. Lubię takie bajery, bo dzięki temu nie jest tak, że po prostu wywalamy wszystko na planszę, ale zawsze ta gra wygląda troszeczkę bardziej przestrzennie i ciekawie. I tutaj właśnie, o, jak sobie to wypstrykamy, to po zbudowaniu tutaj sobie wkładamy te nasze podajniki i z nich wyciągamy karty na planszę. I to jest plansza, to jest ta plansza, na której wykładamy karty, z której będziemy zbierać. Tutaj mamy takie wycięcia, dlatego że mamy odpowiednie, każdy gracz dostaje odpowiednie żetony, które tutaj możemy sobie jakby wkładać. I to jakby determinuje, które karty zabieramy z którego miejsca planszy. Grafiki fajne, podróżnicze, klimatyczne. Tutaj widzę mnóstwo, wow, ile tego jest. To są żetony drogi, które są nam potrzebne do wykładania na nasz obszar gry kart z krajobrazami. Tutaj mamy żetoniki celów, które wykładamy sobie na tą planszę z ogniskiem. Sobie takie żetoniki musimy wypstrykać i na początku gry jakoś tam losowo na przykład porozkładać w tych miejscach i dzięki temu, jeśli mamy takie symbole na planszy, możemy zdobyć dodatkowe punkty. I tutaj są te wszystkie żetony, które dostaje każdy gracz. Dzięki nim wybieramy akcję, którą chcemy wykonać. Też Wam pokażę. Te żetony, każdy gracz ma 5 takich żetonów i one mają jakby dwojakie zastosowanie. Albo możemy je dołożyć do ogniska i wtedy wykonujemy specjalną akcję, która jest pokazana w dolnej części tego żetonu. Albo możemy taki żeton dołożyć do planszy. Wtedy dokładamy go sobie na przykład tu i to mówi, że zabieramy pierwszą kartę licząc od tego brzegu, albo na przykład tu pierwszą kartę od dołu, albo od drugiej strony. Jest to fajny pomysł, dlatego że każdy gracz ma 5 akcji, jakby może wykonać 5 akcji, no ale musi tak sobie tymi żetonami operować, żeby te karty dobrać czy zabrać, które mu aktualnie pasują, a że wszyscy gracze jakby naprzemiennie dokładają te żetony do planszy czy do ogniska, no to może się okazać, że na przykład no nie zawsze uda nam się dostać tą kartę, którą byśmy chcieli. Tu mamy żetoniki właśnie te z punktami, które możemy wykładać na ognisko. To jest bodajże znacznik pierwszego gracza, a te znaczniki z kolorami są do trybu solo. Wow, ale w ogóle fajna wypraska, patrzcie. Mamy miejsce na wszystkie elementy. Miejsce też na te podajniki na karty, no to też jest fajna sprawa. Tu mamy znacznik rundy, bardzo klimatyczny. Nie wiem, czy graliście kiedyś taką grę Parks, ale tam byli tacy strażnicy leśni, którzy się przemieszczali po szlaku i dokładnie wyglądali tak samo. Jego sobie tutaj kładziemy i przemieszczamy. Mamy 6 rund i przemieszczamy go sobie po tych kamieniach, oznaczając, która aktualnie runda gry jest. Wow, naprawdę ładnie wykonany bardzo. Tu od razu Wam pokażę, nie będę może tego otwierał. Jakoś mi się to uda. Albo i nie uda wydostać. Zaraz spróbuję się do tego dorwać. Ok. Tu mamy dodatkowe koperty, które odblokowujemy w odpowiednich momentach gry. I tutaj są jakieś dodatkowe karty, czy jakieś mechaniki, które troszeczkę mogą zmienić rozgrywkę. Tu jest informacja na ten temat. Nie tutaj, przepraszam, instrukcji. Widzicie, mamy koperty, tych kopert jest 5 z tematycznymi kartami. I na przykład koperta T to są ptaki narodowe, otwórz, gdy odwiedzisz park narodowy albo rezerwat przyrody. Albo na przykład koperta W, dawno niewidzianie, otwórz, gdy podczas wycieczki do lasu zobaczysz dzikie zwierzę. No i to jest fajna rzecz, bo to zachęca do tak naprawdę prawdziwego zwiedzania i chodzenia po lasach, czy rezerwatach, czy łąkach. Na przykład koperta X, pierwsze ślady wiosny, otwórz pierwszego dnia wiosny. I to jest fajna rzecz, bo możemy sobie mieć takie, powiedzmy, wyzwania dodatkowe, które co jakiś czas pozwolą nam otworzyć taką kopertę, dodać jakieś karty do naszej talii i dzięki temu troszeczkę urozmaicić rozgrywkę. Pomysł bardzo fajny, ale ja tego nie będę otwierał, żeby Wam nie psuć Wam zabawy. I teraz tak, zobaczmy sobie karty. One są chyba najciekawszym elementem całej gry, no bo chodzi po pierwsze o zdobywanie tych kart, a po drugie mają mnóstwo grafik. I widzicie, tak jak mówiłem, talie mamy podzielone zgodnie z kierunkami świata. West, North, South i East. I możemy sobie przelecieć, przejrzeć przez te karty tak na szybko, żebyście sobie zobaczyli te grafiki, jak to wszystko wygląda. Każda karta ma, po pierwsze ma punkty, które nam daje, jeśli ją zagramy, uda nam się ją wyłożyć na nasz jakby obszar gry. Tutaj mamy informację, jakich symboli ta karta wymaga na naszej, nazwijmy to naszej łące, czy w naszych zbiorach. Czy na taki motyl, no to wymaga takiej sobie larwy, musimy wcześniej mieć i jeszcze odpowiednie podłoże. A tutaj nam ta karta u góry mamy informację, jaki symbol ona generuje, kiedy już jest zagrana. Więc w całej grze wszystko polega na tym, że musimy mieć odpowiednie karty zbierać, żeby wyłożyć jeszcze inne karty. I te karty potem się kumuluje, czyli na przykład tak, no, może niezgodnie z zasadami, jeśli byśmy na tą kartę zagrali na tą kartę, załóżmy, że akurat te symbole są pasujące, no to mamy już wtedy 3 punkty. Jeśli potem zagramy, uda nam się zagrać na tą kartę jeszcze inną kartę, będziemy mieli już w sumie 6 punktów. I się nam buduje taki stosik kart. I wygrywa ta osoba, która ma tych punktów najwięcej. Przy czym, tak jak mówię, no ważne są te symbole, dlatego że karty mają pewne wymagania. Poza tym, jak jedną kartę kładziemy na drugą, no to przykrywamy ten symbol dostępny. Jeśli byśmy na przykład tą kartę położyli na tą, cały czas mówię, że tutaj te symbole się nie zgadzają, ale nie będę teraz na szybko tutaj szukał tych właściwych kart, żeby Wam pokazać. Ale jeśli na przykład tą kartę byśmy zagrali na tą, no to w tym momencie symbol motyla już jest przykryty, więc już go automatycznie nie mamy. Więc musimy się zastanowić, które karty chcemy zagrać, w których miejscach chcemy zagrać, co chcemy przykryć czym i dzięki temu będziemy wiedzieć, no musimy sobie takie wszystko odpowiednio zaplanować. Te karty dzielą się na karty podłóż, czyli jakby podłoża takie, które sobie możemy wykładać. Karty obserwacji to są te wszystkie zwierzaki, rośliny i mamy jeszcze karty krajobrazów, to są te, które kładziemy sobie poziomo. I one też dają nam dodatkowe punkty. No jeszcze są znaleziska. O, to są na przykład karty znalezisk, czyli takie rzeczy, które gdzieś tam możemy odkryć podczas naszych wędrówek. Te karty mają sobie numerki, widzicie tutaj C03, B44 i to jest potrzebne do tego, żeby sobie w indeksie na temat tych kart poszukać różnych informacji. Ale dobra, koniec może gadania, obejrzmy sobie te wszystkie karty. Jak już wspominałem na początku, to wszystko było, to są obrazy malowane akwarelami i przeniesione na karty w grze. Powiem szczerze, że aż by się chciało, żeby te karty były troszeczkę większego formatu, bo one są takie raczej mniejsze, to nawet nie jest typowa karta do gry, a biorąc pod uwagę te wszystkie grafiki, które tutaj mamy, to aż by fajnie było, gdybyśmy to mieli w takim formacie dużym. Nawet większym niż typowe. Bardzo, bardzo klimatyczne grafiki. Myślę, że kiedy już ta gra jest rozłożona na stole i każdy z graczy ma już ten swój obszar też powykładany, no to wszystko prezentuje się bardzo, bardzo sielsko i bardzo klimatycznie. Fajne jest też to, że te karty nie mają żadnego tekstu, co na pewno upraszcza to, jeśli chcecie grać z dzieciakami, bo już na przykład zarówno Everdell, czy Na skrzydłach, czy dla mnie takie gry, które są troszeczkę, może niepodobne, jeśli chodzi o rozgrywkę, ale powiedzmy się pasowują w podobny zakres, tam przedział wiekowy i taki typ takich bardziej ambitniejszych gier rodzinnych, no to tam jest dużo tekstu na kartach. Na skrzydłach jest dużo tekstu, tych zasad ptaków i tak dalej, co one tam robią. W Everdellu też trzeba dużo czytać tych wszystkich zależności, a tutaj widzicie, to jest fajnie wymyślone, że mamy te wszystkie... Wszystko mamy oparte na symbolach. Jeśli chcemy coś poczytać o danym zwierzaku, no to sobie możemy w tym indeksie znaleźć i coś na sobie przeczytać bardziej. Ale... No tutaj właśnie te karty podłóż. Ale właśnie fajne jest to, że same karty nie mają tekstu, więc nawet jeśli gracie z dzieciakami, no to po prostu musiałyby kojarzyć te symbole, który symbol kładziemy na którą kartę i te cyferki z punktami. No i to tyle. Ładne, bardzo ładne te grafiki, bardzo klimatyczne. Strasznie dużo pracy w to włożone, bo każda karta jest inna. Tutaj te karty się w ogóle nie powtarzają, no to jedynie to można powiedzieć, to te karty, które one tam były. Te karty z tymi zdobyczami, no to tam mają powiedzmy to same tło tej torby, z której wychodzi jakiś inny przedmiot, ale cała reszta jest naprawdę... Każda karta jest unikalna. Nieźle. Myślę, że jeśli ktoś w ogóle interesuje się przyrodą, to będzie miał dużo frajdy w ogóle w rozpoznawaniu samemu tych rzeczy, bo ja się niestety na takich rzeczach, na florze i faunie do końca nie znam, ale na przykład dla mnie to jest na przykład wąż, to jest konkretny gatunek węża, więc myślę, że jeśli ktoś się interesuje takimi rzeczami, no to będzie miał dużo frajdy w wygadywaniu, co jest czym na konkretnej karcie. No i tyle. Kart jest bardzo dużo, ich jest tam ponad 180. Popatrzcie, ile tego jest. Wiem, że Rebel też wydał dedykowane koszulki, zestaw z koszulkami do tej gry, tam są jeszcze jakieś bonusowe karty, ale patrząc na to, ile miejsce w wypracce, to wydaje mi się, że spokojnie spokojnie karty w koszulkach do wyprawki wejdą. Także to też jest fajnie, że jest to przemyślane. No i fajnie, że jest ta wyprawka, a nie, że wszystko się tam wala w tych workach strunowych i tyle. Także tak wygląda Łąka. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na Instagram, Twitter, Facebook. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Tam też gdzieś na tych moich społecznościowych profilach pojawi się i recenzja, i wrażenia z rozgrywki. Także dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć!